Szanowni Państwo, druga część konferencji prasowej. Oddaję Państwu głos. Panie trenerze, no ja wiem, że nie chciałem Pana denerwować. Nie. Ale trudno przed meczem ze Śląskiem nie zapytać o Marcina Robaka, który zresztą jest w świetnej formie. I zapytam może tak. Czy Pan ma satysfakcję z tego, jak w tej chwili gra Robak? Bo Pan go przygotowywał do sezonu i on nawet w wywiadzie zwrócił na to uwagę, że Lech został dobrze przygotowany do rozgrywek przez cały sztab szkoleniowy. To jest dla Pana satysfakcja? Tak, to jest satysfakcja i cieszę się, że Robak grał w dobrej formie, że strzela bramkę i że gra na dobrym poziomie, jak grał ostatni rok. My Robaka przygotowaliśmy jak inne zawodnicy, mieliśmy 100% szacunek do jego. Ten czas on był z nami i to była jego decyzja odejść do Śląska. Teraz gra dobrze, jak powiedziałem, cieszę się, że wszystko działa dobrze dla jego i dla Śląska. I chciałbym, żeby on był na końcu ponownie król strzelców i mi mistrz. To by było perfekcyjne. Ja to bym chciał, jakby to mogło być tak. I grał w dobrej formie, jak cała drużyna Śląska. Ostatnich 7 meczów myślę, że nie przegrali. Są w sobie, są silni, mocni. Musimy to uważać. Ale myślę, że my też mamy nasze argumenty, które musimy pokazać na boisku. A łatwiej będzie, panie trenerze, pańskim zawodnikom powstrzymać Robaka, czy Robakowi przechytrzyć pańską drużynę? No bo wiadomo, że znają się nawzajem. Może nie wszyscy, bo jest dużo nowych obrońców, ale no, jednak większość zawodników zna Robaka i Robak zna większość piłkarzy Lecha. Tak, myślę, że nie będzie nic nowego dla nas, a też dla Marcina. I myślę, że to musimy uważać nie tylko na Marcina, który grał w dobrej formie, niż na całą drużynę Śląska. I myślę, że oni też będą mieli problemy z naszą drużyną. Panie trenerze, mówiąc przed Śląskiem Wrocław, nie można nie wspomnieć tylko Marcina Robaka, ale też trenera Jana Urbana, którego pan tutaj w Lechu zastąpił, no i który tę drużynę zna. Może ona się zmieniła przed tym sezonem, no ale mimo wszystko. I jak pan się zapatruje na tę konfrontację przeciwko? No, my przygotujemy naszą drużynę jak za każdy mecz. Nie ma znaczenia. Janek był tutaj, pracował dobrze. On poznaje drużynę, on zostawia drużynę w bardzo dobrym stanie fizycznym. Ja nie mam żadne pretensje. Myślę, że też teraz u Śląsk Wrocław zrobi bardzo dobrą pracę. Myślę, że oni są na trzecim miejscu w tym roku, 2017, po Lechu i Legii. Trzecia najlepsza drużyna i to znaczy, że on pracuje bardzo dobrze z Śląskiem, ale jak pani powiedziała, my mamy dużo nowych zawodników i zobaczymy, jak będzie jutro, ale na pewno to może być mała pomoc za Janeka i jego drużynę, że on poznaje naszą drużynę. Panie trenerze, a jak wygląda sytuacja zdrowotna przed tym meczem w zespole? Nie mamy Gajosza na dyspozycji, nie mamy Kostewicza, Wojedinowicza. Mamy teraz trening, zobaczymy jak skończy trening. Darko jest w lepszym stanie. Też cała drużyna, myślę, że ostatni tydzień trenowała na bardzo dobrym poziomie. Wiemy, że ostatnie 2 mecze nie graliśmy dobrze. Specjalno u ofensywy, to nie był dobry poziom. Analizowaliśmy, mieliśmy spotkania i chcemy być lepsi.
Dzień dobry, Ola Kropielnicka, Lech TV. Panie trenerze, dwa krótkie pytania. Pierwsza kwestia, wiem, że jesteśmy przed meczem ze Śląskiem, Wrocław i Maciej Gajus jeszcze w nim nie zagra, ale mamy informację, że zagra w kolejnym. Poproszę o komentarz do tego. No i za chwilę drugie pytanie. To dobra informacja dla nas. Maciej, bardzo ważny zawodnik dla nas. To było w ostatnim roku, to w tym roku, kiedy jest też kapitanem i to dobra wiadomość, że on będzie na dyspozycji. On trenuje cały czas bardzo dobrze i jest bardzo zmotywowany, żeby mogł grać. Redakcja strony oficjalnej Lecha Poznań wyliczyła, że dzisiaj mija 10 lat, od kiedy został pan trenerem, także gratulujemy, wszystkiego najlepszego. Czy to jest dobra informacja? Nie. Pierwszy mecz, 15 septembra dostałem trener. To był pierwszy trening, ale pierwszy mecz był na dzisiejszy dzień. 10 lat, tak. Czy 10 lat temu pan sobie myślał, że za 10 lat będę w takim klubie jak Lech Poznań, czy spełniły się pana tak, cele? Wszystko chodzi tak, jak ty nie możesz żyć, nie możesz planować nic, ale ja jestem zadowolony z tych ostatnich 10 lat, jak wszystko działało. Pracowałem z sześć drużynami, teraz jestem tutaj, jestem bardzo dumny, że mogę pracować dla tak wielkiego klubu. I wszystko działa jak ja chciałem, ale planować nie możemy nic w życiu. Ale jestem bardzo zadowolony z tych ostatnich 10 lat. A panie trenerze, dwa pytania mam. Gdzie chciałby pan być za 10 lat? Zobaczymy. Ja chcę być tylko skoncentrowany na to, co przyjdzie jutro. Jutro mecz z Śląsk-Wrocław i ten mecz chcemy wygrać. I ja nie miałem plan, żeby był trener u Specji, albo Austrii, albo Lechu. To przyjdzie, albo nie przyjdzie. Teraz jestem tutaj i chcę dawać maksimum od siebie. Ja nie wiem, co będzie kolejny tydzień, a 10 lat. Zobaczymy. Panie trenerze, drugie pytanie o Darko Jefticza. Pan powiedział, że on coraz lepiej wygląda. Czy on już powoli dochodzi do takiego zdrowia, że może grać od pierwszej minuty w wyjściowym składzie? Tak. Czyli już tak, a w kontekście kolejnego meczu, to już jako pełnoprawnego takiego zawodnika? Tak, on nie gotowy za 90 minut, ale myślę, że już jest na poziomu połowa, 60 minut, może grać. Panie trenerze, był tu przed panem Vernon DeMarco, który zaimponował nam znajomością języka polskiego. Lepszy niż trener. No? A, tak. Czy pana to cieszy, że zawodnicy, którzy przychodzą, uczą się tutaj języka polskiego? To jest super. Muszę się integrować. Myślę, że to jest troszkę nasz problem w tej chwili, że mamy dużo nowych zawodników, oni nie poznają się. Muszę mieć więcej spotkania razem, i żeby drużyna była jeszcze mocniejsza. Też u tym aspektu. Nie tylko boisko, nie tylko trening. Też w szatni, po treningu myślę, że możemy być jak drużyna mocniejsi. I to jest troszkę problem dla nas. Mamy 7 nowych obcokrajowców i 3 nowa Polacha drużyny. To potrzebuje czasu, ale na pewno jest bardzo ważne, że Mariusz Itum już mówi troszkę po polsku, Emir Dilaver, Vernon. Za Dunczykę nie jest łatwo nauczyć polski, ale będę. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań, także bardzo dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.